Barburka. Dziś Barburka na Śląsku. Bardzo, bardzo uroczyście obchodzona. Ale to dobrze, bo Barbara to piękne imię. Bardzo dużo osób, które oglądają serial, zwracają się do mnie właśnie: pani Basiu. Jest mi bardzo miło, że jakoś się tak zżyli z tą postacią. Właściwie my się z tą Barbarą niewiele różnimy, ponieważ ja jestem rodzinna, kocham przyrodę, kocham ludzi. I to wszystko ma Barbara. Bardzo żeśmy się tam zgodziły gdzieś. Bardzo nam dobrze ze sobą, Teresce i Barbarze. Jak masz na imię? Basia. Cieszę się, że moja Barbara ma następczynię, bo mam dwie wnuczki, Basie. Bardzo się z nimi dobrze dogaduję, może dlatego, że mamy to samo imię. Imię warunkuje nasze życie. Nasi rodzice imię wybierają, ale my później za tym imieniem podążamy. Moje prywatne imię, Katarzyna, dostałam po mojej babci, Katarzynie. Moja babcia ma 100 lat i jest cały czas z nami. Babciu, ściskam, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. I jestem też Kingą. Jak ktoś woła Kinga, ja się odwracam. Jest to imię, które noszę dumnie od 23 lat. Swoje imię serialowe bardzo lubię. Wywodzi się z greckiego od słowa barbarzyńca. Basia nie jest barbarzyńcą, ale bardzo lubi mieć rację, bardzo lubi wygrywać. Jak się umawialiśmy? Może czas zaktualizować tę umowę. Dla mnie to jest bardzo duży przywilej, że jestem imienniczką niezastąpionej babci Basi. Myślę, że Basia widzi babcię Basię jako taki ideał. Podziwia to, w jaki sposób trzyma całą rodzinę razem. W grabinie wszyscy ze wszystkimi problemami przychodzą do pani. Barbara i Basia są najlepszymi przyjaciółkami i Basia bierze z niej przykład. Barbara może uczyć Basię życia, a Basia może uczyć swoją babcię nowinek technologicznych, slangu młodzieżowego. Ja tak polubiłam tą postać, że gram bardzo naturalnie. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę rozmawiać z młodymi, mnie to pomaga. A ja po prostu daję takie delikatne rady. Spotykam się z takimi opiniami. Pani Basia jest taka miła. Ja mówię, bo ją lubię. Dbam o ciebie, bo cię bardzo kocham. I wspieram we wszystkim. Kocham cię, babciu. O rany, pierwsza scena z panią Teresą Lipowską. Pamiętam, że byłam zestresowana bardzo. To jest ikona, wielka aktorka. I nagle ja wchodzę do takiego serialu kultowego, który oglądałam z babcią przez wiele lat. No ale pani Teresa rozłożyła swoje ramiona i przyjęła mnie bardzo ciepło. Mamy taką relację. Wnuczka, babcia, tak jak w serialu. Za bardzo cię kocham, żeby ci odpuścić. Myślę sobie, że tajemnica szczególnej magii i chemii pomiędzy Arturem Ragowskim i Barbarą Mostowiak jest fakt, że moja mama ma na imię Barbara. I to musi być gdzieś tam w podtekście i w głębi z tyłu głowy na bank. Serialowa córka Barbara, moja rodzona mama Barbara, moja teściowa Barbara, no wszystko się zgadza. W dniu naszego barbarowego święta życzę wszystkim Barbarom na pewno zdrowia, szczęścia i dążenia do swoich celów, bo to jest bardzo ważne, żeby czuć się dobrze sam ze sobą. Wszystkim Basiom, Baśkom, Barbarom życzę wszystkiego, co najlepsze. Jesteście wspaniałe dziewczyny. Silne, a jednocześnie kochane. Dziękuję, babciu.